Witajcie kochani, z tej strony Wiola. Dziś chciałabym Wam pokazać taką szybką karteczkę świąteczną na Boże Narodzenie. Ostatnio pewnie mamy mało czasu, więc takie szybkie kartki do koperty na pewno każdemu się przydadzą. Będzie to karteczka naprawdę nieskomplikowana, kilka warstw, więc co będziemy potrzebować? Ja przygotowałam sobie bazę kraftową w kwadracie, jakiś kawałek papieru, który został mi ze świątecznego kartkowania z Paper Heaven, troszeczkę mniejszy od tej wcześniejszej, od tego wcześniejszego wymiaru, jasny taki papier, i to są miłosne zapiski. Arkusz 4. Fragment akurat tego arkusza. Ja korzystam z tej strony w takie kropki, ciapki, nie z beżowy. Druga strona, tak? Wycięłam sobie też wianuszki. Ten wycięłam kółeczkiem, a ten nożyczkami. I skorzystałam z okładki papieru białej jak śnieg. Widzicie, to są dwa wianki, których tutaj już nie ma. Były tutaj. Wycięłam też sobie stempelek. Bodajże to jest jeden z fibrisków, który dostajemy w piątki. Jeśli chodzi o wianki, to wianków jest bardzo dużo na każdej okładce kolekcji Paper Heaven. Możecie sobie skorzystać. Tu są też na świątecznej girlandzie piękne wianuszki do wycięcia. Tak naprawdę każdy wianek, który odpowiednio ozdobimy, to może nam służyć jako ozdoba takiej kartki świątecznej. Jest tak, ja sobie pomyślałam, że będzie to w ten sposób ułożone. Tak. Tak. I dodamy kilka jeszcze półperełek na wierzch. Do tego, że kilka kropelek takiego permarkera znowu. I tyle, więc naprawdę to będzie bardzo prosta karteczka, nieskomplikowana, taki kartek. Możecie zrobić wiele w kilka minut. Zaczynamy. Pierwsze przyklejamy ten papier. On jest mniejszy od mojej bazy o jakieś 3 mm. Najłatwiej będzie Wam docinać co pół mm, więc jeżeli baza ma 13,5, to 13, jeżeli 14, to 13,5 docinamy taką kartkę w kwadracie, a kolejny już jest mniejszy, mniej więcej o centymetr od tej drugiej. Tak sobie przyłożę, to Wam pokażę. Widzicie? Mniej więcej o centymetr jest mniejszy. I pierwszą tą przyklejamy bezpośrednio. Klej. Kleimy. I teraz, zanim przykleimy drugą, przejadę sobie radełkiem brzegi. I teraz znowu przyklejamy tą kartkę z dystansu.
Dobrze, i teraz tak sobie pomyślałam, że to będzie w ten sposób mniej więcej wyglądać. Więc to kółeczko przykleję sobie tutaj. I teraz już zastosuję sobie dystans niewielki. Skorzystam z biermaty. Docinam sobie kwadracik. Wystarczy na sam środek, tylko trochę, żeby podnieść. Tak. Teraz ten drugi. Teraz ten drugi wianuszek przykleimy na dystansy, ale zastosujemy kosteczki 3D. Mamy już kosteczki, teraz wystarczy podczepiać je. Jak już zdjęliśmy zabezpieczenia, to możemy sobie dołożyć troszeczkę kleju. I stempelek też na środek. Teraz zastosujemy sobie żart. Ja mam ten stempelek wycięty, to kółeczko wycięte wykrojnikiem, ale równie dobrze możecie sobie wyciąć je za pomocą nożyczek. Więc zobaczcie, tak naprawdę nie potrzebujecie żadnego wykrojnika do zrobienia takiej karteczki. Wystarczą tylko nożyczki. I już. Już mamy przyklejone. I teraz może dodamy kilka perełek. Bordowych. Sobie na jakimś fragmencie biermaty nakładam klej. I teraz za pomocą szpikulca troszeczkę kleju nanoszę na szpikulec. Tak. Niedużo. I dotykam pół perełki. Nakładam. Nie musicie używać takich półperełek. Możecie skorzystać też z permarkerów, na przykład Nuvo ma taki kolor, akurat tutaj wygląda na różowy, ale on jest czerwony, wierzcie, że jest czerwony, jest Redberry kolor, perełki mamy już przyklejone, są tutaj jeszcze owoce, je miały i możemy sobie też je uwypuklić troszeczkę. Thank you.
tak by mogła już zostać taka kartka, ale możemy sobie porobić jeszcze dookoła takiego śnieżku. Malutkie kropeczki. I voilà. Koniec kartki. Myślę, że taka prościutka karteczka, która naprawdę zajmuje niewiele czasu, a sprawi na pewno wiele radości. Zrobiłam jeszcze drugą kartkę, bardzo podobną. Tym razem ten wianuszek wycięłam ze świątecznej girlandy. Tutaj dodałam kilka perełek, właśnie kilka takich małych, wypukliłam te owocki tym właśnie permarkerem Nuvo i też dodałam kilka kropeczek tym. Proste, szybkie kartki. Mam nadzieję, że skorzystacie. Życzę Wam wesołych, zdrowych, spokojnych świąt i do usłyszenia.